Pan Witold Bagiński będzie nas musiał opuścić, ponieważ ma następne zobowiązanie. Już niedługo, ale może jeszcze proszę na ten temat. Na to jest mi bardzo trudno odpowiedzieć, bo to nie jest rzecz, na której się znam, prawdę powiedziawszy, więc... To pan propozycja. A co ja mam powiedzieć, że tam coś jest o Maciejem Dychu? No ja nie wiem, po prostu... Formacja. Czy coś tam jest? No my po prostu nie wiemy tak naprawdę, co w tym zbiorze jest. I nie możemy zgadywać, czy jest, czy nie ma, bo to jest tylko spekulacja. Ciężko jest na to nowe pytanie po prostu odpowiedzieć. Ja z grubsza wiem, o co panu chodzi w tej sprawie, tak? Natomiast żadne inne materiały, jak te, które są w opisane już też Jędrzeja Gierdycha, które dotyczą pewnej misji, którą miał wykonać Maciej Gierdych, jeśli się nie mylę, w latach 70., czy przełom lat 70., 80., ja po prostu nie znam, ale jakby kombinacyjnie to się z panem zgadzam, że bardzo często jakby w momentach zasadniczych, przełomowych, kiedy prawica, którą oni by nazwali prawicą instytucjonalną, farbowaną, masońską, mówię tam jeszcze jaką, są uruchamiane właśnie te środowiska, które z pozycji narodowych, jeszcze bardziej prawicowych, autentycznych, katolickich, mówię jeszcze jakich, zaatakują no właśnie tą łże prawicę, jak to oni mówią, ale jak pan wie, to nie tylko Maciej Kiepnik, nie tylko jego syn, ale wielu jeszcze innych w ten sposób działa. Sami są obiektem takich akcji, więc nic nowego. Teraz kolejne pytanie.